Witaj serdecznie. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie w skali od 1 do 3 trudności? Tak ciężko jest powiedzieć, że po prostu ten mecz był ciężki po meczu z Chorwacją doma i nie mieliśmy tak dużo czasu, żeby odpoczywać. No tak ciężko powiedzieć. Myślę, że cała drużyna zagrała dobrze, dużo sił zostawiło na boisku, ale też te bramki spadły, które stracone takie za łatwo to po prostu było, ale nasz bramkarz pomógł zostawić nas w pierwszym połowie w grę. Ale ogólnie myślę, że mieliśmy swoje momenty też i zagraliśmy ok mecz. A powiedz mi, który według ciebie z twoich zawodników, twojej drużyny miał najlepszą okazję do strzelenia bramki? Myślę, że w pierwszym połowie może być Edward Zaskiewicz, kiedy troszkę taki miał brak, kiedy dostawał do siebie piłkę. Ale myślę, że to była taka najlepsza sytuacja, kiedy możemy strzelić bramki. Też Janis Ikonek mógł zdobyć bramkę. Mieliśmy swoje okazje, żeby strzelić i to jest plus. Kiedy graliśmy teraz z Chorwacją, nie mieliśmy jeden strzał na bramce, to jest teraz też jest plus. A powiedz mi, skąd to się wzięło, że w drugiej połowie mieliście taki mocny pressing na polską drużynę i skąd tyle sił przybyło właśnie w drugiej połowie? Bardzo się odczuwał ten mocny wasz pressing. Ciężko powiedzieć, że po prostu łatwiej jest dla nas. My jesteśmy taka motoryczna, fizyczna drużyna i dla nas lepiej jest, żeby przeciwnik grał do nas długie piłki. I to dla nas jest lepiej niż oni zagrają między liniami do szósek i kiedy od razu boczni sektory od razu idą do przodu. To teraz mieliśmy i chcieliśmy dużo biegać i to ja też powiedziałem do trenera, żeby oddam wszystkie swoje siły na boisko i potem żeby zrobił zmianę, że po prostu nie miałem więcej sił na boisku. A jak oceniasz grę Roberta Lewandowskiego w dzisiejszym spotkaniu? No on jest majstra, nie? Jak wszystkie powiedziałem, on zawsze taki jest spokojny na piłkę i zawsze mógł zagrać tak, żeby został swoją szansę i to samo było dzisiaj. Dobry tam poszedł do przodu, do tyłu i bramkę. I on jest master w tym i on wie, gdzie być, w którym momencie i on jest po prostu bardzo dobry napastnik. A powiedz, jeśli chodzi o wasze przyszłe plany, to był mecz towarzyski, a czy jednak chcielibyście rewanż nawet w towarzyskim meczu? Nie, oczywiście dla nas to jest bardzo, bardzo dobrze, że możemy grać takie sparingi, towarzyskie mecze i to jest zawsze lepiej, że grać przeciwko takich zawodników, którzy grają w top 5 ligach i to dla nas tylko możemy zabrać jakieś plusy i możemy zrobić analizę przyszłości. Jaki jest kolejny mecz przed wami? Kiedy? Dobre pytanie. Sam nie wiem jeszcze, ale chyba w marcu mamy towarzyskie dwa mecze, ale jeszcze chyba nie jest wiadomo, z kim gramy. A czy jeździcie w międzyczasie na jakieś zgrupowania do jakichś ciepłych krajów, żeby kondycja nie spadła? No nie. Na ten moment chyba to jest ostatni mecz teraz i teraz w następnym roku zobaczymy, co jak będzie. Mam nadzieję, gdzieś ciepło w marcu, to dla mnie lepiej też, ale zobaczymy, jak będzie. I zawsze jest lepiej, że reprezentanci możemy grać z dobrymi przeciwnikami. Bardzo dziękuję za rozmowę. A był z nami kto? Krister Stobers. Bardzo dziękuję.